I witam wszystkich po raz kolejny z szóstego już epizodu gry Torchlight. Dzisiaj kontynuujemy ekspansję dalszych części naszych podziemi. Chyba się ich namnożyło. Co ich stara nie miała. Karabin. Chociaż no mi wygląda bardziej na skrzynię, która atakuje, niż na skrzynię, która jest nieruchoma, także podejdziemy sobie, sprawdzimy. Wiem, że w poprzednim odcinku chyba ją brałem. Tak, wziąłem. Kurwa, Marian, szukaj tej drogi wyjścia. Także jednak nie ma czegoś takiego, że jak już się wzięło, to można iść jeszcze raz po wyjściu i wejściu z powrotem. Dobrze wiedzieć. Dźwignia po tej, to idziemy najpierw w drugą stronę. Potężny topór oraz jednoręczna, niezidentyfikowany. Tu mamy 217, czekamy na nasz upragniony poziom. ...145, czyli Lipton. Oraz 232. To już wiemy, jaka będzie druga broń nasza. To sorry, Winnetu, ale wy obydwoje, te obydwie bronie są już dożyci. A też sprzęt. A znając nasze szczęście, bo trzeba przyznać, że mamy tutaj szczęścia do kupa, to jest tak, że zanim dobijemy do tego 15 levelu, znajdziemy jakąś inną broń, która będzie nam bardziej pasowała. No chyba, że wyczantujemy do niej jakieś dodatkowe dwa sloty, będzie fajnie. Zresztą... jak stoimy z kasą, 5000... nawet. Kolejna dźwignia. Da się już nie możemy ruszać, póki się to nie napełni. Póki ten typek się nie wysika.
Yeah. Wypad, kurwa, ode mnie. Może jak dostaniemy ten level, damy zainwestujemy w zbroję, że te wymagania nie powinny być takie duże, że ma minus 1. Sprawdzimy, czy ten z 15 poziomu będziemy mogli użyć na poziomie 14. Czy to tylko się odnosi do samej zbroi, czy też się to odnosi do broni, jakiej używamy. A że jesteśmy już ponad połowę, mamy za sobą, jeżeli chodzi o expa, także na lajcie będziemy mogli to sprawdzić. Dobra, tych się tam pozbyć jak najszybciej. Będziemy. Gdzie jest mój kurde piątka? No, gdzieś ty jest, chodź tu. Typy. A się zbugował. Trochę chamsko. Ale trudno. Ah, fuck. Trudno, trochę słaby żeśmy stracili. Jak stoimy ze sławą? Szanowany, szósty poziom. Pierwszy dead dzisiaj, a pamiętam to. Z tymi pająkami. No. Będzie ciężko, będzie ciężko. Albo i nie. Robi.
Za każdym razem, jak będziemy chcieli podejść do jakiejś tej, komnaty, gdzie jest dźwignia, będą nam się pojawiać te kurwa pająki. Pajęczaki zajebane. Tu żeśmy już byli, także nalajcie, teraz tu podejdziemy, zaś te pajęczaki kurwa pierdolone będą. No, jeszcze zapomniałem o tych szkeletorach. Gdzie jest nasz imp? Będę musiał też zainwestować sobie drugiego impa, bo to imp impem jest może i taki kurde trochę słabawy, ale na drugim poziomie już będę mógł mieć dwa, więc to jakoś też odciąży mnie od tych wszystkich potworów. To się teraz pojawią. Z tego co pamiętam, będzie jeszcze raz ten taki dupny potwór do walki. Ale nie jestem pewien, chyba, no właśnie, chyba tak. Z tyłu. Tu też tam zbytnio nic ciekawego nam nie dał. Nie dostaliśmy ani żadnych przedmiotów, ani nic na życie. Czy bardziej uwaga, zwracać uwagę na życie pierwsze. Portal. Ładnie. Kapliczka. Magii. Tylko. Sarali mu wybedzie des. Na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż. My pack is full. Aha. Your pack is full. 6. 115. Klęcia. Ło! Ale się obłowimy teraz. Będziemy sprzedawać. Nieznany miecz. No i coś czuję. Że cholera, ten miecz może być lepszy niż to, co żeśmy znaleźli. No, 216. Ten ma 217, ten ma 232. Ten ma 216. Na chwilę obecną ubierzemy sobie tego. To jest lepsze. Teraz nie wiem, czy to jest kapliczka magii jeszcze. Coś sobie zenchantujemy. Dajemy ten. Zaczaruj. Właściwości magiczne. Po to. Gdzie jest ten? Tu. Zabiera 27 żywotności podczas trafienia. No i wypas. Nie wiem czasem, czy to nie był. To nie był quest, który żeśmy wykonywali. Nie wiem, czy żeśmy znaleźli to, co mieliśmy znaleźć. Bo nie pamiętam w pierwszym. Nie, to nie był quest. To był. A, to był portal, który żeśmy otwarli. Tak, tak, już pamiętam teraz. Dobra, trzeba posprzedawać większość rzeczy.
hajsu mamy. Fajnie. Ładnie 8 kółeczek już. To sprzedać. To też. To. Z tego się odzyska kamulec. Don't waste my time. Mamy kamieniaki, matowy żar ogniu. Są takie żary ognia, masz? Nie, masz na jakieś kurwa pęknięte żary głębi. Jakieś kurwa pancerze. Nie. Matowy, pęknięty. Szeroki miecz. Właśnie mieliśmy jednego z tych używać, ale ten szeroki miecz widzę, że jest gorszy niż to, co żeśmy znaleźli, więc z niego też sobie odzyskamy kolejno ciki. Odzyskaj. Mamy dwa matowe żary ognia, to sobie je połączymy. W chyba pradawny czy nasycony żar ognia, jakoś tak. Obdarowiony. I on mi już daje plus 9 do obrażeń typu ognia. Więc sobie tutaj go wrzucimy w to. Nie wrzucamy lodu do niego. Czar głębi, kurwa. Nie. Dziewczyna, my mamy jakieś... Przywołanie ognistego miecza. To sobie zostawimy. Ochrona przed żywiołami. Nie, to idzie na opych. Wszystko. 15 mamy. To też w sumie na opych. 5. Bye bye. Te dwa zostawiamy. Ja, I need. O, ładnie już. 230, 232. Pięknie. Tu. Ten 14. Nic się nie dzieje. Anything you need. 250. Ładnie. Plus 15 elektrycznych obrażeń. No i jeszcze tego sobie raz. O, mam gniazdo na kamienie. To w tym drugim rzucimy lód. Ładnie. Chociaż poczekamy jeszcze. Jak zdobędziemy jeszcze jeden matowy żar lodu, to będzie miał plus 9 z kamienia. Zobaczymy, czy da radę coś jeszcze zrobić. Nie. I ostatni raz dodał właściwości magiczne. 250, 232 niestety, ale plus 25 do obrażeń elektrycznych. I mamy jeszcze gniazdo kamienia, także nalajcie. Tutaj nie ma żadnych questów więcej. No to walimy z powrotem. Widzimy się na dole. O, i ma nasza kapliczka uzdrowienia. Teraz totalnie nie wiem, a stamtąd żeśmy przyszli. Widzę na minimapce, gdzie mamy nieodsłonięte jeszcze. Tutaj jest kurwa też masa. Idziemy najpierw tu. Siema. Ale pusto. No, tak już teraz siejemy Mordor, rozpierdol i to inne. Jednym słowem, zagłada w pigułce. Bo bronie mamy naprawdę fajne, ale te 250, które wypadły, to jest, no, coś pięknego. Ładnie dzisiaj nam daje dużo zwojów identyfikacyjnych. Także fajnie, jeszcze pulpit. Ale pulpit już jest zużyty.
kamienne maczugi. Jeśli lubisz chować zęby. No, wiem, że ty chcesz. Pęknięty żar lodu. O. To było matowy żar lodu, ktoś mówił. Więc jeszcze jeden matowy żar lodu by się przydał. No, nie, jeszcze jeden pęknięty żar lodu by się przydał. Zamienimy go w matowy żar i będziemy mogli obydwa matowe żary połączyć w obdarowiony żar. Ale nie wiem kto robi te nazwy obdarowione na jakieś nasycone, matowe, kurwa. Ale i tak nie zapomnicie na pewno, nie wiem, czy sprzedaliśmy go? Nie, tak, sprzedaliśmy nasz miecz. Miecz z kości słoniowej niedźwiedzia. To była masakra. Nawet nie wiem, ile już nagrywam. Staram się mnie zmieścić w tych 25 minutach odcinek. Także oczyścimy sobie tutaj ten poziom. Myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcineczek. Czy będzie troszeczkę dłuższy, nie wiem. To Bignoja. O, jak pięknie. Ja wiem, level pijak. Nie musisz mi gadać. Dobra. 275, ładnie. Idziemy w obronę. A tutaj pójdziemy w zbroję. Minus 1 do... I teraz tak, nie możemy, niestety. Nie działa to na... Nie działa to na... No. Bronie. Który jest słabszy? 155, 216. Czyli ty, 155. Zrobimy to w taki sposób. Walimy do miasta. Ulepszymy sobie broń. I... No. Zakończymy na dzisiaj ten odcineczek. On będzie taki krótszy. W dniu dzisiejszym. Dobra, jesteśmy. Od razu sobie posprzedajemy to, co nam jest potrzebne. No, od razu żeśmy questa oddali, fajnie. Jakie masz? Elektryka. Elektryka prąd nie tyka, ja. Nauczę za uroczenie, za ognie. Co ty, pet? Co ty w ogóle masz? Masz kulę ognia. Dałoby ci się kupić jeszcze... Ulecz wszystkich. O. I damy temu naszemu Pinderowi... Nie, to nie jest Pinder. Spotowi leczenie wszystkich, więc teraz będzie łaził i nas leczył dodatkowo. Z tego chcemy odzyskać kamienie. Tak, to ten nam daje, że zabiera 29 żywotności, to damy mu manę. A w tego wrócimy żywotność, bo nie miał. Teraz obojętnie, którą bronią będziemy walić, będziemy zdobywać życie. Mamy dużo kasiury, 409, czyli na gówno nam starczy, jedno słowo. Dobra. Możemy sobie... O, pęknięty. Czekajcie, mamy dwa pęknięte. Czyli to będzie matowy jeden. No, matowy, plus 6.
Jeszcze jeden matowy, ewentualnie dwa pęknięte i zrobimy sobie ten nasycony, który daje nam plus 9. I jak się uda zekszantować jeszcze jeden slot na tego, na tą broń, także będzie fajnie. Akurat mamy mało. 20. Ładnie, uda się dobrać. Połowę brać. Chyba nie da. Akurat. Dobrze, moi drodzy, to na dzisiaj kończymy ten epizodik. Spotkamy się w 7 epizodzie. Przetestujemy naszą broń, która tak zajebiście się mieni, jak możecie widzieć. No i do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko. Cześć!